W naszym klastrze przyjęliśmy troszeczkę inną strategię niż proponuje to Ministerstwo Energii, ponieważ stwierdziliśmy, że najistotniejszą rzeczą jest cena energii. Natomiast według naszej wiedzy najtańszą energią jest ta niezużyta, czyli zaoszczędzona. Więc stwierdziliśmy, że zaczniemy nasze działanie od działań efektywnościowych. Czyli opomiarujemy wszystkie obiekty istotne energetycznie w terenie klastra i zobaczymy, znaczy może nie wszystkie, ale przykładowej, potem stworzymy jakiś system opracowań danych i stworzymy bazę danych, która pozwoli nam na opracowanie programu oszczędności energii w tych obiektach. Szacujemy, że w terenach gminnych około 30% energii jest do zaoszczędzenia. Wystarczy opomiarować budynek i w wyniku tego opomiarowania ludzie zaczynają przyjmować takie działania, które powodują ograniczenia energii i elektrycznej, i cieplnej. Rozpoczęliśmy dwa projekty opomiarowania Urzędu Gminy Piaseczno, opomiarowania kilku szkół w terenie też gminy Piaseczno. Ogłosiliśmy przetarg na projekt zeroenergetycznej szkoły. Chcemy również zrobić projekt zagospodarowania energii na terenie największego w Europie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Kolejny projekt, chcemy zrobić energetyczny system informacji przestrzennej, czyli tak naprawdę bazę danych opartą o system GIS, który będzie pokazywał system energetyczny na terenie powiatu, co ma posłużyć do wszystkich działań efektywnościowych, inwestycyjnych, a tak naprawdę w finale do zarządzania energią. Na dzień dzisiejszy działają jedna biogazownia na odczyszczalni ścieków, biogazownia wysypiskowa, farma fotowoltaiczna jest w trakcie budowy. Przewidujemy również, jest odwiert geotermalny, który chcemy uaktywnić. Jest projekt elektrociepłowni w oparciu o tą geotermię i prawdopodobnie gaz również. Chcemy uaktywnić również prosumentów, którzy na dzień dzisiejszy mamy też rozmowy z gminami, żeby uruchomić projekty parasolowe montażu systemów ogrzewania w oparciu o pompy ciepła i fotowoltaikę. Czyli ten system cały tak naprawdę jedno z drugim będzie połączone i mam nadzieję, że to powinno dać efekty również w oparciu o ograniczenie niskiej emisji. Chcielibyśmy tak naprawdę pokryć zapotrzebowanie powiatu. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie opracowywania danych dla poszczególnych pozostałych gmin. Mamy dobrze opracowane zapotrzebowanie dla Piaseczna, dla Góry Kalwarii i dla Konstancina. To jest dopiero połowa klastra, więc chcemy, żeby teren klastra, czyli starostwo, stało się samowystarczalne energetycznie. Jest to możliwe w oparciu o tą geotermię, w oparciu o farmy fotowoltaiczne i biogazownie. Mamy na terenie naszego powiatu, znajduje się sporo hipermarketów, które mają dużo odpadów, również takich biodegradowalnych. Jesteśmy w trakcie rozmów z włoską firmą, która chce zainstalować u nas na terenie klastra pilotażową instalację biogazową o mocy 2 MW do przetwarzania tychże odpadów. To by też miało dość istotne znaczenie w gospodarce energetycznej.